zagraliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dobrą, konsekwentną piłkę i ten remis uważam za wynik sprawiedliwy. Mieliśmy my swoje sytuacje, miały swoje sytuacje w igry, ogólnie mecz był taki otwarty, ale sytuacji takich podbramkowych za wiele nie było. Ja dziękuję chłopakom za walkę do końca, za tą konsekwencję, koncentrację w najważniejszych momentach i wracamy do domu możniejsi o jeden punkt. Ten remis w przekroju sytuacji, myślę, że rzeczywiście był sprawiedliwy, jest sprawiedliwy. Myślę, że kibice zauważyli, że piłkarze Wigier bardzo walczyli o to, żeby dzisiaj zostały 3 punkty w Suwałkach, bo wszyscy wiemy doskonale, że tych punktów potrzebujemy. No cóż, po prostu musimy jeszcze dalej na to zwycięstwo poczekać, musimy szanować i mieć pokorę do tego punktu, który dzisiaj został wywalczony i tyle. Na pewno kilka fragmentów dobrej gry, przede wszystkim w pierwszej połowie, które my chcemy powielać i jesteśmy z tych fragmentów zadowoleni, które chcemy przerodzić na dalsze spotkania. Cieszy na pewno postawa chłopaków do końca, że rzeczywiście byliśmy konsekwentni, że nie straciliśmy bramki. Dużo pozytywów też widzę indywidualnych po tym spotkaniu i to nas będzie na pewno dalej napędzać i odbijamy się, bo mamy marną zdobycz, ale ją mamy. Jak by pan ocenił do pana trenera Wigier postawę bramkarza Suwalskiego? Bardzo dobra postawa. Przemek wszedł, dzisiaj dostał szansę i spełnił oczekiwania, myślę, wszystkich. Wybronił nam dwie sytuacje. Poza tym był bardzo mocno skoncentrowany, kierował linią obrony i bardzo dobry występ Przemka.